przyjeżdżę codziennie oraz wracam. Z taką sytuacją zetknąłem się po raz pierwszy, po prostu skręcając w lewo z ulicy Łużyckiej przy areszcie. No, jak zawsze natrafiłem na dość długą linię samochodów, ale jeden z tych samochodów bardzo się wyróżniał, ponieważ stał na środku drogi i blokował przejazd innym autom, które chciały przejechać lewym pasem, i te auto musiały jakby wjeżdżać na krawężnik i tam dość wysoka trawa i na tą trawę. I no, podjeżdżając do tej żółtej renówki, pani dodatkowo otwierała drzwi, żeby uniemożliwić przejazd lewym pasem. Chociaż ci ludzie, którzy chcieli przejechać, skakiwali na te krawężniki i przejeżdżali koło. No akurat w moim przypadku pani pukała się w głowę i pokazywała obraźliwe gesty. No i zdań sobie miała kulturę oraz zasady panujące na drodze. Czy długo trwała taka sytuacja? Przede mną przejechało jeszcze około 2-3 aut może. Ja byłem czwarty, więc mogło to trwać 5, no nie więcej niż 10 minut. Ale kolejka była od samego ronda po areszt, po krzyżówkę tutaj z aresztem.